Dobra. Czy kamarka jest w dobrym miejscu? Nie wiem, to chyba powinna być inna. Zróbmy tak. Otwórz duplikat. Legends of Runeterra. Legends of Bałagan. Okej, i to sobie damy tutaj. Okidoki. Chyba gotowe. Przeciwko graczowi. Rarankingowa. Dobra. Polecam sprawdzić Twisted Fate Sejuani deck. Nowy i całkiem mocny po nerfach. Jest w dobrym. Okej, może sprawdzimy, zobaczymy. Jedyne, co mnie denerwuje w kopiowaniu deków, to że trzeba ustawiać emotki. Witam serdecznie, siemaneczku. Czego ja szukam w tym deku? Daj sojusznikowi barierę i kradzież życia, raczej nie. V może być. Służ ręce losowe zaklęcia kości 6. Odzyskaj manę, zaklęć. To też teoretycznie może być, ale praktycznie to bez sensu. Harmendinger też zostawiamy? Zdamy. To kiedy zrobisz pogadankę? Nie wiem. Pyk. Kosztuje on 2... A, to nie kosztowało 4? Dostał nerfa? Może mi się coś popierdzieliło. Zróbmy sobie spellmanę. Kosztuje on 2 mniej, jeżeli udało ci się rzucić 2 plus zaklęcie w ostatniej rundzie. Dobierz 2 inne zaklęcia. Gdy mnie przywołałaś, wycofaj wszystkich innych sojuszników. Spoko, mordeczko. Nieuchwytność. Zgoliłeś głowę. No raczej. Trzeba w końcu zacząć wyglądać jak człowiek. Dostało nerfa. Okej. Okay. Kosztowało, ten deck był zbyt mocny. Okej. Okay. Kumam czaczę. Stąpaj ostrożnie, uderzaj mocno. Stąpaj ostrożnie, uderzaj mocno. Nałóż odmrożenie. Ty, no nałożył mi odmrożenie. No i co ja mam teraz zrobić? No okej, okay, no jak masz nałożone odmrożenie, no to nic nie zrobisz, nie? Na to wychodzi. Ale żeby nie marnować many, to rzuciłbym sobie drołek na przykład. No i teraz to wygląda o wiele lepiej. A mogę jeszcze tego rzucić, ale lepiej spellmanę zrobić sobie prawdopodobnie będzie. Tak myślę. Więc zostawmy sobie spellmanę. Wi dostała nerfa. Wiem. To akurat wiem. Mine friendo. No nie poradzę nic. No i co on teraz może wykonać? On zagrywa czara. Przyznaj sojusznikowi. A! Nie mogę otrzymać obrażeń ani zginąć. To ten super fajny, śmieszny deck, tak? Znamy go trochę. Znamy go trochę, bo trochę go gdzieś tam widziałem. No nie powiem, żeby mi się to podobało i żebym uważał, że to jest normalne. Bo wygląda to co najmniej... Bezchmurnego nieba. Wygląda to co najmniej jak jakiś żart. No ale dobra, no skoro mamy takie rzeczy, no to... To trudno się mówi. Najlepsze jest to, że ta karta co daje tą nieśmiertelność jest na berście. To już jest w ogóle imho parodia totalna. Ale dobrze, no zagrajmy sobie naszego ziomeczka, przyjaciela, kolegę od lat najmłodszych. I poróbmy różne dziwne rzeczy. Dobierz bohatera. Okej. Okay. O, wola Ioni może być tutaj dosyć kluczową opcją. Nieuchwytność. To ja poproszę ziomeczka z nieuchwytnością. Teraz możemy sobie spokojnie zaatakować w ten sposób. Bum.
teraz dużo deków gra z kartą nieugięta wola. No nie dziwię się. Precyzja i gracja. O, cisza. To nie było fajne. No nie dziwię się, bo ta karta jest trochę idiotyczna. Kiedy będzie dalsza część Monster Traina na archiwum? Ciotka! Kiedy Monster Traina wrzucisz na archiwum? Zaraz zobaczę. No to ja chyba nie chcę, żeby mój Heimendinger umarł. Więc rzucę sobie Wheel of Ionie. Co to jest? Co? To jest ziemniak. No jeden mi upadł. Tak się właśnie zastanawiałem. Postrach. Pasujemy czy to zagrywamy? No możemy to zagrać. O dwa kroki do przodu. Dwa kroki do przodu. Pewnie się to nie uda, ale spróbuję. Póki jeszcze mogę ją zabić, bo zaraz pewnie zabić jej nie będę mógł. No w sumie może się to nie udać. Takie mam coś ten podejrzenia. Przyznaj wytrzymałość. Daj sojusznikowi plus 0 plus coś tam w tej rundzie. Mamy laser i mamy postrach. I runda przeciwnika. Okej. Tak, tak, jeszcze raz! Tak, tak, jeszcze raz, jeszcze jeden raz. Wydaje mi się, że w tym przypadku zrobimy tak. Smok pamięta. Smok pamięta. Sprawne ostrze, sprawny umysł. Proszę, jak ona śpiesznie mówi. Kotra i cios. Oj, ta kotra, kotra. W takim przypadeczku, wypadeczku myślę, że on dostanie barierkę. Kotra i cios. Witam, by the way. Siema, mordo. Fiora brzmi jak kaczka. Okej. Skoro tak mówisz... Znaczy nie wiem, w sumie jak kaczka brzmi. Bo ja to klikam, okej, tak. Ale skoro mówisz, że brzmi jak kaczka, no to może brzmi. Ulotność. Chwile ulotne jak motyle. Zakończymy rundę. Nie spróbuj, no spróbuj. Twój ruch. To na koszt firmy. Heimendinger nie może zginąć. Musi przetrwać. Wiosna nie ma litości dla zimy. Zablokujemy. Nie ma sensu tego rzucać, nie? Kontra i cios. Kontra i cios. Co mi to da, jak to rzucę? No nic mi to nie da. Mogę rzucić takie. A, zróbmy no. Mógłby nie. Bo. Kichek. No to chyba Fiora coś wreszcie ubije, nie? Nie jest tylko tanie sztuczki. Jakby na to nie patrzeć. No dobra, zrzucimy tego chłopaka. Zrzucimy też tego chłopaka. Zakończymy rundę. Dosięgną cię szpony. No i myślę, że spróbujemy zadać kilka obrażeń. Będziesz grał jeszcze w Monster Trainy. Nie mówię, że dzisiaj, ale tak ogólnie na streamie. Możliwe. Ale niepewne. Ale możliwe.
A i ta śmieszna karta jeszcze jest na berście, tak? No to wypas. No to wypas. Nie będzie okay. Bolało. Może być, bo my zadajemy i tak obrażeń. To zbyt łatwe. My zadajemy i tak obrażeń trochę. A w sumie to zabijemy. Fajny ten dodżek, przyjemnie się gra. No, nie najgorzej. Boże, tu Valius Heimera. No muszę przyznać, że nie wydaje mi się, żeby to do końca było zbalansowane. Nie do końca popieram, że tak powiem, ani tą Fiorę z tym nieśmiertelnością, ani tego Heimendingera. Ale cóż, może ja się nie znam. Znaczy w sumie to nie znam się, no bo nie produkuję gier. Więc. Tak pod scout dobry wiewiórki kobry. Co my tutaj mamy? Pyku. A możemy to chyba zostawić, nie jest tragiczne. Nie jest tragiczne, a powiedziałbym, że jest całkiem nie najgorsze. Lasy chronią, coś tam chronią. Osłaniam. Polec sojusznika lub swój Nexus 7, dobierze tam kartę, okej. Okay. Kurde, nie jest zbyt kolorowo. Obrona i atak. A nic więcej nie zrobię. Balans jeszcze będzie i tak szybciej, lepiej zmiany niż w Hearthstone na przykład. No nie wiem. Dlaczego szybciej i lepiej? Bo szczerze powiedziawszy, to raczej mało obiektywne się wydaje być to stwierdzenie. Smak i przyprawy. Okej. Zapada zmrok. Brak środków na koncie. O nie! Nie mam pieniążków. Twój rachunek za reklamy Facebook? Jaki rachunek? What the fuck? A, to, okej. Czy lepiej nie wiadomo, balans kart ma być to... Co drugi patch chyba? Wiesz, balans balansem, nie? Natomiast jeszcze jest coś takiego jak card design, w ogóle projektowanie tych kart, nie? Jeżeli projektujesz kartę, która daje jednostce nieśmiertelność, no to nie wiem, czy to jest rozsądne, nie? Jeżeli produkujesz kartę, która potrafi wyprodukować nie wiadomo jak duże i w sumie w pewnym sensie nieograniczone value, to też do końca nie jest logiczne, powiedzmy. Więc tutaj bardziej bym się skupił na tym, czy to jest dobre, a nie czy oni tam znerfią karty co 2 tygodnie, czy to 4, czy co miesiąc, czy to jakikolwiek inny okres. Shen! No patrzcie, to niedobrze. Mogę Shena zabić. I muszę to zrobić raczej. Myślę. Bo nie chcę, może by pan Shen mi tu robił problemy. Ale kinku. Ale kinku! Też co drugi patch
Gotowa Cimbul! To nie wiem, czy to jest jakieś tam wielkie osiągnięcie. Szczerze powiedziawszy. Nie odpuszczać. Nie odpuszczać, nie odpuszczać, proszę państwa. Czyli co miesiąc. Nie no, Kuba, no, mówię bliżej. Heimendinger? Czy coś innego? No raczej Hermendinger. Niech będzie. Mam 8 życia. To w sumie chyba nie powinienem Heimendingera zagrywać. Ale mam 2 eksplozywne czary. Uwaga wymaga obserwatora. Ty no, ja chyba nie za bardzo mam się czym obronić w następnej turze. Gram dużo i nie narzekam z tego co widzę inni streamerzy też. To chyba spoko bana. Ale ten Heimer to serio jest za mocny. Tylko że w lore nie ma tak, że meta je... Tylko w lore nie ma tak, że meta pod super deck i wszyscy nim grają. No ale w Hearthstone też tak nie ma. Okej. Gram dużo i nie narzekam. Wiesz. Ruszam więc. Naprawdę chcesz powiedzieć, że jak ty nie narzekasz, to coś jest okej, okay, tak? No to... Okej, okay, no spoko. Może gdzie nie gdzie tak to wygląda, natomiast dla mnie to brzmi trochę śmiesznie, bez obrazy, nie? Bo... To, że mi się coś podoba, to nie znaczy, że... To wiesz, tak to wygląda, nie? Z tego co widzę, inni streamerzy też... Okej, no spoko. To chyba spoko balans. Czy jest to... Mimo wszystko jednak balans bym oceniał na podstawie statystyk, a nie streamerów. SMOKU92 odnowił subskrypcję. Pomyślałem, że fajnie jest usłyszeć welcome to the family, uśmiechnięta buźka. Witam ponownie, Mati. Witam cię bardzo serdecznie, SMOKU92 w gronie subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Jeszcze nie wiem, czy ustawić tam tą muzyczkę, ale kurde, chciałem od tego odejść bardzo. Chyba jednak dostanę tak, jak jest. Dobra, weźmiemy sobie to. No, wracając do tematu. To... No mimo wszystko wydaje mi się, że jednak ocenianie gry na podstawie tego, kto narzeka, kto nie narzeka, no nie jest najbardziej sensownym pomysłem. Ale może się mylę, może tak się ocenia teraz grę. O, oh, krap. Woda zaczyna się od grzybów. Zróbmy tak. Cicha niczym śmierć. W loru dane sety kart są projektowane przez różnych deweloperów. Nie jest to tak, że jest dana grupa osób zajmująca się designem kart, tylko każdy set jest zrobiony przez różne osoby. What the fuck? Po czasie się okaże, kto lepiej potrafi projektować ciekawe i zbalansowane karty. Okej. Okay. Dosyć ciekawy pomysł. Odegram swoją rolę. Niepotrzebna dyskusja, gadać o tym można, tylko nie chcę. Nie wiem, jak to może. Nie wnikam. Witam, panie Cure Angel! Co ona powiedziała? W każdym razie, witam, panie Cure Angel, i dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Potrzebuję spokoju do medytacji. Spokoju do medytacji. Jeśli muszę. No, spróbujemy zrobić tak. Zobaczymy, co mi to przyniesie za super opcyjkę. Co ja chcę tu zrobić? Dobra, gramy w. Pułapka zastawiona.
Ty mnie przywołasz? Stwórz kartę wściekłej Yeti. Pionchy wróg! Będą kłopoty! Losowe emotki są tylko na 24 godziny. Nie mam bladego pojęcia, jeszcze nie rozkminiałem w ogóle punktów kanału. Tak samo jak w LoLu nie ma jednej grupy zajmującej się designem czempionów, tylko za każdego czempiona odpowiada inna osoba. No nie wiem, ciekawe podejście. Nie znam się na projektowaniu gier, więc nie będę mówił czy dobre, czy nie, ale ciekawe. Łampy lubią Jordla w przebraniu. Przeglądałem twojego Facebooka i jestem pełen podziwu. Szanuję, uważaj, bo niedługo nam znikniesz całkiem. Nie kumam, szczerze powiedziawszy. Ale w sensie podziwu jakiego, za co? Chyba za bardzo nic nie zrobiłem, żeby mnie ktoś podziwiał. On tu będzie atakował być może, a ja będę blokował. Przejdźmy do prawdziwej zabawy. Dobra, zobaczmy co on zrobi. Opowieści nie kłamały. A, że wagę zbijam. No może trochę. Ale nie, ostatnio to raczej w sumie to tak kiepsko wychodzi mi to zbijanie wagi. Weź se zaatakuj stary, bo nie chcę tego zużyć w kombacie. Czy bez kombatu. I teraz pytanie, co ja tu mogę zrobić interesującego? Mogę zrobić tak. No i w sumie mogę zrobić tak. No i co? Mogę zblokować tego. Trochę to bez sensu chyba zrobiłem. Dalej. Piękno rzuca urok. A właśnie. Więcej się nie dało, chłopie. Ja rzucam dwa takie za zero, żeby ją naładować. Bo bez sensu. Niech furia padnie z przestworzy. Tym na pewno atakuje. Znaczy tym atak ma sens? Ma, bo mogę zrobić tak. I tym nie ma sensu, więc tym nie atakuje. Okej. Trochę mi kart brakuje. Problem. Czym gra enemy? Team Osejuani? Anu? Obłogosławiły mnie śnieki gwiazdy. A jak tam w ogóle wygląda ten Legend of Runeterra? Oglądają to ludzie? Streamują to ludzie? Czy nie bardzo, czy jednak Hearthstone'em? Mróz wisi w powietrzu. Okej, spoko, ziomek. Te oczy widzą wszystko. Te oczy mogą kłamać. Ale nie widzisz. Czas wrócić na grzędę.
Denaj może być. Co żeś tam chłopiec bufował? Przetrwają tylko najsilniejsi! Nikomu się nie kłaniam! A było trzeba po prostu zaatakować. To nie, będę cudował, kombinował. Kurr! A mogłem sobie po prostu zaatakować, nie? Zagrać to i zabić go. Ja zagram sobie to. Fajnie będzie, śmiesznie. Będzie śmiesznie. To fakt. Lore ponad 10 tysięcy, HS 21. A, to nawet nie najgorzej. Współpraca z Twitchem wróciła miło. No, powiedzmy. Powiedzmy, że wróciła. Urodzona, by podbijać. Nie zdołasz uciec. Nie zdołasz. A, bo ona ma overwhelm. O Jezu. Tym razem ci się upiekło. Dobra, o tym zapomniałem. No cóż mogę powiedzieć. No nie była to najbardziej najlepsza gra, jaką zagrałem w historii świata. Dzień dobry, siemaneczko. Dzień dobry, mówi pan Kartofelek. Heju. Czemu mój telefon wydaje dźwięki, what the fuck? Och, moi. Czy my tak to zostawiamy? Kurde, ja tego nie zagram zbyt szybko. No co ja gram? Twisted Fate i Fiza. Dobra, zróbmy tak. Może. Powiedz jakiś żart. Żeby opowiadać żarty, to trzeba umieć. Ja nie umiem. To ja ci mogę powiedzieć. Kiedyś byłem wspaniały. Witam łysy. Siema włosiony. Jak tam, jak to jest ten, mieć włosy, fajnie? Czy my chcemy zrobić taki manewr? Myślę, że możemy zrobić. Przy odrobinie szczęścia zagra to z jedynką życia i zagramy jeszcze to i wyskoczy nam szpont smoka. Mam tu coś. No nie zagrał. Dobra, pograj. Nie będę tego tak rzucał po prostu. Nie wiem w sumie, czy to zagranie miało sens. Możliwe, że nie. No, okej. Zakon nagradza wiernych. Zakon nagradza wiernych. To zależy. To zależy, co? O, patrzcie. Zrealizował się mój plan, tylko trochę za późno. Zapada zmrok. Raczej nie chcesz ze mną zadzierać. W samotności dostrzegamy prawdziwą naturę rzeczy. Ale beznadziejna sytuacja. Szybko! Tak chce los. Jeśli muszę. A, zrobimy tak. Przyblokujemy tego Gaugana z myślą o jakimś kilku. Każdy kiedyś płaci. Gitareczka. Dorzucimy sobie w sumie to nie wiem co, chyba nic. Zagramy to.
No niech będzie chociaż to takie. 2 na 10 trochę. Niczym deszcz z bezchmurnego nieba. Niczym deszcz z bezchmurnego nieba. No wiele na to nie poradza. Odbiorą ci oddech. Spoko, możemy to spasować. I wrzucimy V. Będziemy łowić. Stróż prawa Sprintober wkracza do akcji. Ona była policjantką? Albo coś w tym stylu? Stróż prawa Sprintober. Poczekaj, partner. O nie, to za gówno. Potężne szpony. Działasz, tak, razem z Caitlyn, partnerki. A, to dlatego na tym filmie, o którym myślę, nie pamiętam nazwy. O, krab. Spadają z płatek. Na tym filmie, o którym myślę, którego nazwy nie pamiętam, one są razem. Gitara. Wszystko. Dalej. Co to kurde była za karta? Okej. Okay. No cóż mogę powiedzieć, to niestety udało mu się. No to my sobie zagramy w takim razie Heimendingera. Na taki ład. Proszę pana. Agonią Jinx. Kurde. Co im ta biedna Jinx zrobiła? Cicha niczym śmierć. Gdy mnie przeważ, dobierz ze swojej talii zaklęcie jakoś jest 3 lub mniejszym. Wspaniale, wspaniale. Powiadam wam, wspaniale. Dobra, i zagrajmy tak. Ognia! No i pięknie. Siadło jak złoto. Fajny obrazek. Nie najgorszy. Tura w oponenta. W uczciwej grze nigdy nie przegrałem, ale też nigdy w taką nie grałem. Projekt lufy pozwala na błyskawiczne oddanie strzału. Spoko. Kurde. Powiem wam, że trochę mi się bało roboty. Nie ukryją się. Podejrzewam, że pod koniec tego tygodnia to ja będę ledwo żywy. Mam tyle rzeczy do zrobienia, że mógłbym o tym napisać książkę. Krótką, bo krótką, ale książkę. Ty, a te łapki to po co mi tutaj są? Halo, no weź mnie to ściągnij. Zajebiście. Nie jestem pazerny. Nie to, co moi znajomi. Zakon nagradza wierny. Progres daje, to może być przydatne. Progress day, progress. Nie zdołasz mnie. Prawdopodobnie to się nie uda, ale spróbuję. Ja mówiłem, prawdopodobnie to się nie uda. Tak, jeszcze raz, nie mam za bardzo pojęcia, o czym gada, kurde bele, jego bądź. Pyk.
Czy my rzucamy progress day teraz? Wspaniały pokaz pirotechniki! Niech będzie. No, są jakieś śmieszne rzeczy. Podziwiaj! Podziwiaj! Hello, mordeczko. Co tam powiesz ciekawego? Will of Ionia. Mocna konstrukcja. Ty, hej, męś, wszystko okej? Okay? Jakieś dziwne odgłosy wydajesz. Ty, ja muszę zaraz karty tego skończą. Chyba jednak każdego można obrać. Ty no. Jeszcze dłuższą tą animację mogli zrobić. Piorunko! Błękitna niczym rzeka węży. Atakujemy. Zobaczymy, co się ciekawego i interesującego stanie. Pogadaj z moimi znajomymi. Okej. Gites. Gites musztarda. Oglądałeś już nowości od Dolora? Nie, chyba nie. Gdzieś mi to mignęło na Facebooku ostatnio, jak przeglądałem coś tam. Ale szczerze powiedziawszy, to chyba nie oglądałem. Gdybym przywołał twój strzał ostrzegawczy w ręce. Przymierze, co to kuźwa jest przymierze? A już wiem. Dobierz kartę, mam. Kto mówił, że nie lubię się dzielić? Fajnie się w tą karciankę gra. No. Jest całkiem spoko. Opaki, chopaki. Pan Fizz. Rzucić zaklęcie, daj mi nieuchwytność, zatrzymaj wszystkie wymierzone, dam uderzenie na krzusa z trudnącenia wody. Okej. Pędzi w koło i w koło! Podbijam. Tasuj. Muszę przyznać, że wcale nie podoba mi się to, co on zrobił. Piorunko! Okej. Okay. On te karty gra losowe, czy on sobie wybiera? A chyba losowe, nie? Bo nie było jakiejś animacji wyboru. Czy ja chcę kopnąć tego Twisted Fate'a w twarz? Ma za dużo chyba opcji na to. Mi się wydaje. Zbyt ryzykowne to to. Why? Ciężko ci z tymi piąchami, why? Poczekaj, to sam się przekonasz. Zauważyłem, by jakaś karta miała opis ze słowem losowy. No, to musisz się przypatrzeć trochę kartom. To myślę, że zauważysz. Okej. Okay. Mam tu coś dla was. Aaa! Boże, dobra. Już źle to przeczytałem na początku. Czy ja chcę zagrać to? Chyba nie.
Cicha niczym śmierć. Cicha woda. O, patrz. Losowe. Cześć, Ronaldo. Nie pytaj, skąd to mam, tylko za ile sprzedam. No. Wszystko, co się świeci. Mój wynalazek wstrząśnie światem! Szczęście szeroko się uśmiecha. Mimo wszystko jest ich bardzo mało w porównaniu do samej ziomiakiej gry. Jak ktoś jak spolszczyć gierkę, bo mam po angielsku? Musisz wejść do gry, wylogować się i jak następnym razem włączysz, to ci się nie pojawi ten ekran do logowania, taki programik. I po prawej na dole będziesz miał zębatkę, gdzie możesz zmienić język. Boisz się? W sumie się nie dziwię. Zbliża się fala! Fala mi tsunami. Napierdzielam się z mostami. Już za późno. Nie wiem, czy ja chcę? Willowa i on nie rzuci w niego? Możliwe. Dobra, rzucę. Piorunko! Nie! Piorunko. Pędzi w koło i w koło! Wracam do stołu. Ile on ma tych kart na mapie? W ogóle ten obrazek jest przekomiczny. What the fuck? Wspaniały pokaz pokazów. Ty, czego mogłem zabić? Skarby z przeszłości za odpowiednią cenę. Jestem głupi.
Nie pytaj skąd to mam, tylko za ile sprzedam. No ile na ten chłop tych kart dobierze, ja pierdykam. Chociaż w sumie ja też nie mam trochę dobranych. Czy można grać to na telefony? Można. Tak to jest jak brak ogarania. No nie, no wiem. A obejrzysz na streamie ten film do Lora? Możemy obejrzeć. O której Hearthstone? Jest 21? Albo coś koło. No to tam mordeczko. Co tam mordeczko? No okej, może chcę tam rzucić to. Czemu nie zagrałeś kopnięcie na przykład na Wii? Bo gdyby on miał jakiś removal i chciał mi skontrować kopnięcie, usuwając mi jednostkę, która kopie, to lepiej, żeby mi usunął T-Rexa niż V. Wszystko? To ja, tam ma całą gamę speli, znaczy skilli. A wszystko. Bo wiesz, jeżeli on miałby na przykład, nie wiem, Get Excited, nie? I rzuca mi w V, to ja tracę i kopnięcie, i V. A jeżeli rzuca mi w... tego, no to też tracę jednostkę, ale mniej istotną niż V, a nie potrzebowałem, żeby V kopała. No mogłaby, okej, uderzyć i tam dostać level up, ale nie było takie super istotne. Wystarczyło, że ten kopnął i wygrałbym, nie? Jaką rangę masz, platyna? Nie wiem. Nie rozkminiam, szczerze powiedziawszy, wyglądu tych rang. No długo jeszcze. Ale chyba nie. Wiesz, ja mam za mało gram, żeby mieć wysoką rangę. Wolę to zablokować wszystko. Dlaczego masz zwykłego poro? Bo nie zwracam uwagi na jakieś estetyczne pierdoły do tego stopnia, żeby się tym przejmować i zmyjać. Jak gierka się podoba? No, podoba, znaczy no... Jak? Bardzo. I tak to się robi. Bom. Wracajcie, ziomeczki, do domu. Zaczęliście bez mnie!
wstać? Dobra, zróbmy tak. Jak ona uderzy, to wygrałem. No i gra gitara. Waj oznacza zwycięstwo. A, to ja nie wiedziałem, że to oznacza. To jest gold? Może, nie wiem, ja nie potrafię rozkminić, co te oznaczają, bo to tak dziwnie wygląda, że szkoda gadać. Ale może i gold. 3317. Wcale nie będzie mi to wpływać. Dzięki, goście. Chwilę. Aktywne, zmień region. Nie. Mocno spadka. Zmień region. Co nam zostało do wbicia? Ty, a to w ogóle jakoś inaczej wygląda. To wcześniej wyglądało jakoś chyba inaczej. Mi się wydaje. W każdym razie kozacko.